Chciałam się krótko powiedzieć. Ręce mi się trochę trzęsą, bo przeprowadzałam się przedwczoraj i czuję się taka troszkę jeszcze przesilona, no i dzisiaj trochę tam z flagą. Na uwielbieniu byłam i jednak flagowanie to jest wysiłek. Chcę wam powiedzieć, że nienawidzę dziecinności. Nienawidzę dziecinności religijnej w zachowaniu, w ubieraniu się, w myśleniu i w braku podejmowania decyzji. Ja już wchodzę w wiek taki średni, lada moment, i chcę wam powiedzieć, że do tej pory nie podejmowałam decyzji, bo to, że zmieniałam jakieś prace, dlatego że mi było źle i chciałam sobie na chwilę pomóc, to były to takie prace wszystkie na jednym poziomie. Od dawna też marzyłam, w moim przypadku to chyba marzenie, chciałam mieszkać sama, ale jeszcze moje zarobki nie pozwalały na to, żebym ja sama wynajmowała mieszkanie, które będzie, no, przekracza jakieś tam moje możliwości. Zmieniałam pracę ostatnio i to też jest świadectwo. Znaczy, nie planowałam tego powiedzieć, ale jak już zaczęłam, to powiem, bo we wrześniu Artur powiedział: jeśli miałeś w swoim życiu stagnację w jakiejś dziedzinie, to korzeń tej stagnacji jest wyrwany. Ja sobie tak stałam i myślę sobie, okej, dobra, to korzeń stagnacji w temacie mojej pracy jest wyrwany. W niedzielę to powiedział, w środę już byłam na rozmowie i sobie pracuję w fajnej pracy, w takiej jak chciałam. A to, czym chciałam się teraz z wami podzielić, to, że od 2 dni wynajmuję już takie mieszkanko, w którym jestem sama, w którym wszystko jest tak, jak ja chciałam, i płacę drugie tyle niż to, co płaciłam do tej pory, i jeszcze więcej. Mało tego, musiałam jeszcze kaucję skombinować za 2 dni. Więc dziecinny umysł, to jest to, co Artur powiedział na kazaniu, nie wiem, 3 tygodnie temu chyba, że dziecinny umysł nie podejmuje decyzji. I ja tej decyzji nie podejmowałam. Dopiero zdecydowałam się, że chcę mieszkać sama, chcę się rozwijać, więc muszę podjąć decyzję, która jest dla mnie straszna, która jest dla mnie wielka, i wiem, że każdy takie decyzje jakieś tam ma w swoim życiu. U każdego to jest co innego, coś innego i inaczej to wygląda. I kiedyś tutaj Marta powiedziała, jak się zrobi, Marta Kaczmarek, jak się boisz zrobić krok, to zrób skok. Dla mnie to jest skok. Dla mnie to jest wielki skok. I powiem wam tak. Potem jak Artur powiedział, że dziecinny umysł nie podejmuje decyzji, ja właśnie tak miałam. I z racji tego, że podjęłam tą decyzję, czuję się, jakbym weszła na jakiś nowy tor. I to w ogóle w środku to mam jakąś taką wolność. To jest coś takiego, coś, co mnie jakby rozsadza. I w ogóle chcę więcej takich decyzji, bo to, że zmieniasz pracę, na przykład pracę, tak? Że zmieniasz jakąś na jakąś i nie jest to dla ciebie wyzwaniem, to nie jest jeszcze podjęcie decyzji, to jest po prostu zmiana, bo może ci było źle, teraz będzie ci może trochę lepiej, bo coś tam zagłuszysz, wyciszysz. Nie wiem, co wam jeszcze powiedzieć. We wrześniu, Norbert się śmieje, ustanawialiśmy, ile będę wynajmować za to mieszkanie. Norbi powiedział jakąś tam kwotę, ja mówię, nie, Norbert, mniej. Dzisiaj przyszłam Norbertowi, powiedziałam, że płacę jeszcze więcej niż to, co on powiedział. Oczywiście to nie jest, wiecie, jakaś tam pochopna decyzja. Ja zmieniłam pracę, zmieniły się moje jakieś tam zarobki. Jestem jeszcze w tym okresie takim, gdzie się uczę. Nie wiem, co się dzieje z tym mikrofonem, ale się cieszę. Cieszę się z tego, że mam wokół siebie ludzi, którzy mi powiedzieli, tak jak Tadzisław, Malwinka, Norbert. To są moi kochani ludzie, których słucham. Słucham Artura i słucham Agaty. Dzięki wam też rosnę i dzięki wam wszystkim są te zmiany. Tadek powiedział mi, uwierz, że możesz. Julitka się modliła kiedyś o mnie i powiedziała, idź i bierz. Idź i bierz. I wzięłam. Jestem wolna. I będę robiła kroki coraz większe. Dziękuję.